Sport imienia Schulza lub, jak to inaczej pani nazwała, Park Szczęścia. Co to jest? To jest coś, co ma powstać w Grudziądzu na tym przepięknym, odkrytym terenie, zrewitalizowanym po dawnym porcie Schulza. My tutaj chcemy, jako Towarzystwo Upiększania Miasta, przekonać mieszkańców do założenia Parku Szczęścia. Rozumiem, że będzie można sobie tutaj zasadzić drzewo, tak? Szczęśliwe drzewa. Drzewa związane z jakąś szczególną uroczystością, zdarzeniem w rodzinie. Czy to urodzenie dziecka, zawarcie ślubu, zdanie matury. Wszystkie ważne, godne upamiętnienia, w szczególny sposób okazje, będą powodem posadzenia własnego drzewa. Czyli to ma być taka, no powiedzmy, pamiątka w pewnym sensie. Wieczna pamiątka dla mieszkańców. Tak, każdy mężczyzna mówi, że powinien posadzić drzewo, nie wszyscy mają taką możliwość, szczególnie ci, którzy mieszkają w blokach, nie posiadają działek własnych, tutaj będą mieli taką okazję. Tym bardziej, że każde posadzone drzewko będzie mogło być oznakowane indywidualną tabliczką sadzącego. Z tego, co pani mówiła, przydzielono wam już jakieś takie, w cudzysłowie, kwatery, gdzie można by wstępnie, ewentualnie te drzewka już posadzić po wcześniejszym zatwierdzeniu ich planu tego nasadzenia przez Urząd Miejski, tak? Tak. Ta rozmowa wczoraj miała miejsce, przeszła nad spodziewanie dla nas radośnie, fantastycznie wręcz. I teraz rozpocznie się ta procedura formalna, gdzie my będziemy zobowiązani wykonać profesjonalny projekt tego parku, który zostanie przez urzędników zatwierdzony w jakiejś uproszczonej procedurze, tak to przynajmniej wczoraj zrozumiałam. I w momencie, w którym te rzeczy będą dograne, mieszkańcy zostaną poinformowani, że oto w tym momencie możemy rozpocząć nasadzenia. Odkąd, dokąd ten park będzie się mieścił? W jakim miejscu dokładnie się będzie mieścił? To będzie od mariny, rozumiem, w cudzysłowie tak zwanej, do... Nam pokazano odwrotnie, ale to się do tego sprowadza. Zaczniemy od tego końca, który mamy teraz z tyłu za moimi plecami, od początku, tam gdzie ścieżka rowerowo-piesza się zaczyna, i zaczniemy iść w tamtą stronę do mariny. I z czasem, który będzie mijał, będziemy wiedzieli, które tereny jeszcze dodatkowo będziemy mogli obsadzić tym naszym pomysłem. Projekt będzie wykonany, można powiedzieć, na całość. Dopiero kiedy otrzymamy na piśmie od prezydenta, od którego punktu A do którego punktu B ten park będzie mógł się roztaczać, wtedy rozpocznie się projektowanie. Kiedy przewidywane jest nasadzenie tego pierwszego drzewka? I czy to będzie jakiś taki może wyjątkowy moment? No nie wiem. Kto będzie tym szczęśliwcem? No właśnie nie wiem. To znaczy, ja bym bardzo chciała i w tym szybkim działaniu doprowadzić do tego, by pierwsze drzewo najpóźniej można posadzić 15 września. Natomiast kto będzie tym szczęśliwcem lub ilu ich będzie, dwóch, pięciu, jeszcze nie wiemy. Na pewno zrobimy z tego święto.